Sierpień 1939 roku. Bank Polski S.A. posiada złoto o wartości wynoszącej wówczas ponad 463 milionów złotych, czyli około 87 milionów dolarów i wadze prawie 80 ton. W przededniu wojny w Skarbcu Centralnym przy ulicy Bielańskiej w Warszawie znajdują się zasoby kruszcu o wartości 193 milionów złotych. W oddziałach banku w Brześciu nad Bugiem, Lublinie, Siedlcach i Zamościu ponad 170 milionów złotych, a w depozytach za granicą, w Banku Francji, Anglii, a także Société de Banque Suisse w Curychu i Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku ponad 100 milionów złotych. 1 września 1939 roku wybucha II wojna światowa. W dniu 4 września rozpoczyna się ewakuacja Banku Polskiego S.A. Wszystkie zasoby kruszcu zostają przetransportowane samochodami do miejscowości Śniatyń na granicy z Rumunią. Po jej przekroczeniu, w drugiej połowie września, złoto zostaje przewiezione koleją do portu w Konstancy. Mimo nacisków Niemiec, rząd rumuński umożliwia polskim urzędnikom dalszą ewakuację zasobów bankowych. Pociąg z polskim złotem musi być zatrzymany. Nie mam pełnych informacji na temat tego transportu. Zapoznam się z tą sprawą i odniosę się do pańskich sugestii. Dzięki pomocy konsula brytyjskiego złoto zostaje załadowane na tankowiec Eosen i 16 września dociera do Turcji. Na polecenie naczelnych polskich władz wojskowych 4 tony złota pozostają w Rumunii. 1 tona zostaje sprzedana, a środki uzyskane z tej transakcji mają zaspokajać bieżące wydatki polskich władz oraz potrzeby licznych polskich uchodźców. 3 tony kruszcu trafiają do depozytu Narodowego Banku Rumunii. W kolejnych latach będzie trwał spór o odzyskanie tych zasobów. Ze Stambułu złoto zostaje wywiezione koleją poprzez Syrię do Bejrutu w Libanie. Oba kraje na mocy decyzji Ligi Narodów były pod administracją francuską. Stamtąd na pokładach francuskich okrętów wojennych jest transportowane do Toulonu. W październiku 1939 roku polskie zasoby trafiają do skarbca w oddziale Banku Francji w Nevers. W czerwcu 1940 roku, w przededniu kapitulacji Francji, polskie złoto zostaje wywiezione do portu w Lorient nad Zatoką Biskajską. Tam zostaje załadowane na pokład krążownika Victor Schoelcher i ewakuowane do Dakaru we francuskiej Afryce Zachodniej. Kilka tygodni później złoto dociera do położonego na Saharze Fortu Caye. Własne zasoby kruszcu Francuzi ekspediują do USA. W maju 1941 roku władze państwa francuskiego, rząd Vichy, mimo podporządkowania Berlinowi, odmawiają Niemcom wydania polskiego złota. Uzasadniają to brakiem ostatecznego porozumienia niemiecko-sowieckiego w sprawie losów Polski. Rząd Vichy twierdzi, że nie wie, jaka część złota powinna przypaść Berlinowi. W 1941 roku rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie prowadzi zabiegi dyplomatyczne o odzyskanie kontroli nad zasobami znajdującymi się w rękach Francuzów. Wysiłki te nie przynoszą rezultatów i we wrześniu strona polska wstępuje na drogę sądową. Sąd amerykański w Nowym Jorku nakłada areszt na część zasobów złota Banku Francji, taką samą jak ilość polskiego złota przechowywanego w forcie Caye. Na przełomie 1942 i 1943 roku wojska angloamerykańskie zajmują francuską Afrykę Północną i Zachodnią. W dniu 17 grudnia 1943 roku dochodzi do zawarcia polsko-francuskiego porozumienia w sprawie zwrotu złota z Caye. Przyznacie panowie, że na bezdrzewnej Saharze najbardziej przydałyby się deski oraz zwykłe młotki i gwoździe. Pod koniec stycznia 1944 roku do Fortu Caye docierają wysłannicy Banku Polskiego S.A. Ich oczom ukazuje się niecodzienny widok. Skrzynie, w których przechowywano złoto, zostały zniszczone przez termity. W styczniu 1944 roku dzięki negocjacjom dochodzi do podpisania ugody między stroną polską a francuską. Polskie złoto zostaje przewiezione z powrotem do Dakaru. W marcu 1944 roku Bank Polski S.A. odzyskuje swoje zasoby. Polskie złoto jest znowu w polskich rękach. Dziękuję w imieniu polskiego rządu. W grudniu 1943 roku Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie podejmuje uchwałę o rozmieszczeniu zasobów złota. W Banku Anglii zamierza ulokować kruszec o wartości ponad 154 milionów złotych, w Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku ponad 154 milionów złotych, a w Banku Kanady ponad 67 milionów złotych. W kwietniu 1944 roku złoto przybywa do USA. Przewożą je niszczyciele, eskortujące konwoje i dostarczające aliantom uzbrojenie. Do Wielkiej Brytanii kruszec wędruje znacznie dłużej, partiami. Cała operacja trwa od maja do sierpnia, a jej bezpieczny przebieg zapewniają okręty brytyjskiej Royal Navy. Do Londynu trafia też złoto, które miało spocząć w skarbcu Banku Kanady. Dopiero na przełomie września i października 1944 roku ta część zasobów dociera do Ottawy.
W lipcu 1945 roku władze Banku Polskiego S.A. przebywające w Wielkiej Brytanii podejmują decyzję o powrocie do kraju. Na zachodzie pozostają, już jako osoby prywatne, niektórzy członkowie władz banku. W 1947 roku Polska Ludowa odzyskuje 3 tony złota zdeponowane we wrześniu 1939 roku w Narodowym Banku Rumunii. Pod koniec wojny przechowywano je w okolicy klasztoru Tismana. Kruszec powraca do Warszawy wojskowym transportem lotniczym. Wieloletnia odyseja polskiego złota kończy się pełnym sukcesem. Bank Polski S.A. odzyskuje swoje zasoby kruszcowe. Powodzenie tej operacji jest wynikiem zarówno ofiarności pracowników banku, jak również pomocy i zaangażowania ze strony wielu państw życzliwych Polsce. Przede wszystkim Rumunii, Turcji, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Mimo trudnej sytuacji politycznej i gróźb ze strony agresorów, przyjaciele Polski potwierdzili, że Solidarność może być obecna nawet w najbardziej dramatycznych momentach historii. Po wojnie polskie złoto staje się źródłem znaczącego wsparcia odbudowy zniszczonego kraju.